Główne wydanie Panoramy, Piotr Świąc, witam Państwa. Oto informacje dnia. Będziemy wspierać młodych twórców. Dzisiaj drugi dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pracownicy na plaży w Puszce pojawiają się 15 czerwca. Na plażach Pomorza Środkowego nie ma ratowników. Jedynie, że niestosowny parę przykłady. Zapadł wyrok w sprawie księdza. A na zakończenie o sukcesie trójmiejskich gimnazjalistów na światowym finale Odysei Umysłów, który rozgrywany był w tym roku w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Maryland pod Waszyngtonem. Młodzież reprezentowała ośrodek twórczej psychoterapii DAMP. Jury doceniło twórcze myślenie gimnazjalistów za swój występ i skonstruowaną maszynę. Otrzymali nagrodę, pokonując w swojej kategorii kilkadziesiąt drużyn z całego świata. W sumie w różnych kategoriach w finałach Odysei startowało 800 ekip ze wszystkich kontynentów. Ignacy, Piotrek, Max, Magda, Tomek, Michał, Rochał, Dorota Hazuka-Furgalska. Oto cała drużyna i jedna z trenerek. A to Myszomobil, Xtreme Mouse Mobile lub po prostu Drezyna. Młodzi ludzie na co dzień uczą się w 33. Gimnazjum w Gdańsku-Osowej i Gimnazjum Jezuitów w Gdyni, ale przez ostatnie pół roku oprócz odrabiania lekcji intensywnie pracowali, by dobrze wypaść w finale Odysei Umysłów. To jest jakby przyjemność, samo robienie, siedzenie nad tym. Chociaż czasami zdarzyły się takie momenty, że próbowaliśmy, siedzieliśmy nad tym nie wiadomo ile, a to ciągle nie działało i to wtedy były takie momenty kryzysowe, ale wszystko mieliśmy taką motywację, żeby jednak to zrobić, że coś nam wyjdzie. I wyszło. Młodzi ludzie musieli wymyślić urządzenie napędzane siłą pułapek na myszy i przygotować do tego rodzaj spektaklu. Mogli na to wydać maksymalnie $145. Pionierską myślą tej młodej ekipy było zastosowanie w Myszomobilu silnika z wiertarko-wkrętarki. Pozwala on na ciągłe napinanie drutu w pułapce. Pomysł rodził się w ciągłych dyskusjach i eksperymentach. Ich działania intrygowały rówieśników. Na początek to wszyscy ludzie patrzyli, tak Odysei Umysłów, wszystko fajnie, ale co to nam może dać? Tego rodzaju rywalizacja to oczywiście sprawdzian z kreatywnego myślenia i zabawa. Jednak Amerykanie podchodzą do tego bardzo praktycznie. Konkurencję, w której startowali nasi gimnazjaliści, sponsorowała Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Wszyscy nagrywali filmiki, dopytywali się. Było parę osób takich też z zewnątrz, które prosiły, żeby opowiedzieć, na jakiej zasadzie ta drezyna działa. Bo wiadomo, że NASA poszukuje takich niezwykłych, otwartych umysłów, nawet nietypowo technicznych, po to, żeby znaleźć różne niezwykłe rozwiązania. Myszomobil, mimo dalekiej podróży samolotem za ocean i czujnym kontrolom służb lotniskowych, wciąż działa, a młodzi ludzie myślą o wakacjach i snują już plany na przyszłość. Może gdy skończą już nasze uczelnie techniczne, znajdzie się jakaś rodzima NASA i weźmie ich pod swoje skrzydła? Marek Wałuszko, Gdańsk. Urządzenie napędzane siłą pułapek na myszy. Gratulujemy kreatywnego myślenia. Kończymy główną panoramę. Za chwilę sport i prognoza pogody. Kolejna panorama w telewizji Gdańsk. Kwadrans przed 22. Zapraszam. Do zobaczenia.